nie będę ukrywał, że liczę tutaj na ekrany, jakby się jeszcze pojawiły ekrany z reprezentacji Polski, pierwsze ekrany i to jest INFORM! Halo, halo, cześć, dzień dobry, siemanko, z tej strony Nixion. Witam się z wami bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z Fantasy Collection, jeżeli chodzi oczywiście o otwieranie paczek i o kompletowanie w całości drużyn. Na koniec tego etapu mam nadzieję, że uda się nam wbić jakąś fajną, konkretną liczbę kciuków w górę pod tym materiałem, więc serdecznie zachęcam już na samym wstępie, a nóż widelec, uda się nam trafić po raz kolejny coś dobrego, bo nasz ostatni traf, nareszcie, na sam koniec są ekrany i ja proszę teraz, Belgia, Manchester! To powiem szczerze, nie spodziewałem się. Niemniej jednak najważniejsze jest to, że dzisiaj musimy skompletować nasze składy, a to wcale nie jest łatwe zadanie, bo mamy kilka naprawdę, naprawdę ogromnych dziur w drużynach. Zresztą, co ja będę dużo mówił, sami popatrzcie na ocenę tych składów. Niemcy okej, Anglia okej, Hiszpania, Brazylia, Argentyna, to się da przecierpić, ale takie składy jak chociażby Belgia, Portugalia, czy najgorsza, absolutnie najgorsza reprezentacja Polski, oczywiście jeżeli chodzi o zgranie i o ocenę, bo reprezentacja Polski jest najlepsza. Właśnie, reprezentacja Polski. Może jak założę koszuleczkę, to uśmiechnie się do mnie szczęście i trafimy jakiegoś prawdziwego Polaka rodaka, tak więc teraz was serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do subskrypcji kanałów reszty z ekipy Fantasy, sprawdźcie co oni trafią. Sensownego, to liczę chociaż na jokery, naprawdę, chociaż jokery, niech chociaż te karty się nam trafią, bo poza, no nie widzę tutaj szans po prostu dla nas, naprawdę, jest dramat po prostu, niektóre drużyny są naprawdę fajnie złożone, ale cała reszta to jest dramat, a to jest Kondogbia, to jest fantastyczny traf, to jest rewelacyjny zawodnik, sami popatrzcie na jego statystyki, wyglądają naprawdę miodnie i Kondogbia trafia do naszego zespołu, do tego jeszcze Rafinha do Brazylii na prawą obronę, ale z Kondogbi jestem naprawdę zadowolony, to jest bezapelacyjnie dobry traf, który się nam przyda w duplikatach, mamy tylko i wyłącznie tutaj trenera, który dodaje kondycji, ale to nas oczywiście nie interesuje, nas interesują kolejni zawodnicy. Liczę na ekrany. Nie będę ukrywał, że liczę tutaj na ekrany, jakby się jeszcze pojawiły ekrany z reprezentacji Polski, pierwsze ekrany i to jest INFORM! Uczty w mur! Hiszpania, kto ma informa z Hiszpanii? Wisła Kraków! Co tu się w tym momencie stało? Lopez, on ma 90 tempa! Ale to jest kozacka karta, to jest chyba jedna z najlepszych kart z Ekstraklasy, jakie ja widziałem od dłuższego czasu. Lopez, napastnik, Hiszpania, mamy ekrany i to napastnik z reprezentacji Hiszpanii. Jeszcze z Wisły Kraków, więc mamy taki polski akcent, bym powiedział. 90 tempa, 4 gwiazdki słabszej nogi i 3 gwiazdki sztuczek. Jedyne co, no to pracowitości są tutaj u niego nie najlepsze, ale mnie to nie obchodzi. Mamy informa, mamy napastnika, który ma 90 tempa do reprezentacji Hiszpanii i mamy bramkarza do Kolumbii. Nie wiem, czy w Kolumbii mamy bramkarza, ale Kolumbia wygląda naprawdę beznadziejnie, więc tak czy siak cieszę się z tego trafu. Moi drodzy, wow, za informa kciuk w górę się należy, bezapelacyjnie. Strasznie mi się to podoba, nie będę ukrywał, ale oczywiście mamy jeszcze 1900 FIFA pointsów do wydania i liczę na kolejne fajne paczki, bo tu w drugiej już mamy ekrany, już jest inform, to jest piękna sprawa. Tu Szwajcaria, Szwajcaria nas niestety nie interesuje, niemniej jednak może ktoś jeszcze się będzie krył w tej paczuszce. Mamy Wrighta Phillipsa do Anglii, ale tamta pozycja, jeżeli chodzi o napad, to w Anglii ona jest naprawdę, naprawdę mocno obstawiona. Może ja teraz spróbuję tak, o, i ja nie będę patrzył, ja zamknę oczy. O, może teraz coś siądzie. To siadło, raz, dwa, trzy, pół! Środkowy napastnik z reprezentacji Japonii, Kubo. Nim sobie nie zagramy. Była taka bajka teraz niedawno, Kubo i trzy struny, ona była bodajże nominowana też w Oscarach, albo nawet coś tam wygrała, ale... Ale ta paczka jest naprawdę, naprawdę słaba. Czas na kolejną paczkę, kolejne 150 FIFA pointsów i ja teraz nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć, nie wiem, co mam spróbować, bez ekranu, ulala, nawet bez karty błyszczącej. Gabriel. Gabigol, no kariery w Interze nie zrobił i nie wiem, czy zrobił u nas na napadzie w Brazylii, chociaż tam o 4 gwiazdki sztuczek, to akurat wygląda nieco lepiej. Mamy też środkowego obrońcę z Argentyny,
i mamy znowu stroje z reprezentacji Rosji. Dlaczego to nie jest zawodnik? Dlaczego to nie jest zawodnik z reprezentacji Rosji? Weźcie mi odpowiedzcie, co? Ja bym chciał wiedzieć. Naprawdę chciałbym wiedzieć, dlaczego to nie jest zawodnik z reprezentacji Rosji. A teraz, uwaga, raz, dwa, trzy. Nic tutaj nie ma. Ale może będzie jakaś ciekawa narodowa. Może będzie flaga Polski. Nie, Subotić Saint-Étienne. Ale to nas nie interesuje. Za to jest Gaspar na prawą obronę do Portugalii. Okej, okay, tego zawodnika przyjmę z chęcią, bo Portugalia też wygląda słabo, zaskakująco słabo. Szczerze mówiąc, jeżeli bym miał obstawiać jakąś reprezentację na początku tej serii, z której będą właśnie słabo lecieć karty, otwórzmy sobie by the way paczkę za 100 FIFA pońców, to na pewno nie postawiłbym Portugalii na reprezentację, z której tak słabo będzie mi dropić zawodników. U mnie, jeżeli chodzi o Portugalię, jest dramat. Jest po prostu dramat. Tutaj mamy Włochy, ale Włochy się nie zakwalifikowały do Mistrzostw Świata, niestety. Szkoda, ogromna szkoda, tym bardziej, że właśnie Włochów dostajemy całą masę. I z reprezentacji Włoch myślę, że spokojnie moglibyśmy sklecić jakiś dobry skład. Tutaj mamy napastnika, Ramosa, do Kolumbii. No w Kolumbii jest Radamel Falcao na ataku. Niemniej jednak może się przyda. Bierzemy oczywiście sobie wszystko do klubu. Teraz już wracamy i do samego końca otwieramy paczki za 7,5 tysiąca, za 150 japońców. Jak zwał, tak zwał. Ale bez ekranu, bez niczego, nawet karty błyszczącej nie ma. Za to jest środkowy pomocnik ofensywny z reprezentacji Argentyny. Z takich zawodników też trzeba się cieszyć. Mamy też... 4 gwiazdki sztuczek. SPO. Mamy Jacka Magierę. No dobra, no niech będzie. Będzie menedżer do reprezentacji Polski. Kolejna paczka i teraz. Znowu bez ekranów, ale jest. Jest karta błyszcząca. Jest karta błyszcząca. Napastnik z Brazylii. Vitinho. Szkoda, że nikt szybki się na mnie trafia, bo szybcy zawodnicy, jeżeli chodzi o jakąś taką fajną kontrę, no są przydatni, a tutaj tak bez szału. A masz może chociaż jakieś sztuczki jak Brazylii? O, żeż mordy, ja nie byłem świadom, jakiego ja zawodnika trafiłem. 5 gwiazdek sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi. Vitinho. Vitinho, Vinicius Coelho dos Santos, witam bardzo serdecznie. W takim razie kolejne 150 chyba pońców. Myślę, że teraz możemy lecieć bez cięć, bo na razie to tak coś tutaj, coś słabo. Oj, słabo, dobra, koniec. Kończ waść, wstyd oszczeń, co to są za paczki? Gdzie są nasi Polacy? Ja chciałem trafić Polaków, a trafiliśmy, super. Paczka, w której jeden zawodnik na dobrą sprawę trafia do naszego składu, bo reszta to duplikaty. Fantastycznie, naprawdę, dramat. Okej, okay, są dwie karty błyszczące, to o tyle dobrze. Są dwie karty błyszczące, jest to środkowy na... No Rafael, to jest duplikat, mamy już Rafaela. Mamy już Rafaela. Nie mamy Rafaela. To co mi się pogrzało, że my trafiliśmy Rafaela? I jest Antonio Rudiger do reprezentacji Niemiec i Fernando do Brazylii. Lubię to. Ja zostawię kciuka w górę i jest Wenger. Koza się cieszy. Może niekoniecznie, ale reprezentacja Francji się cieszy, bo ma menedżera oczywiście ze swojej narodowości. To dobrze, to bardzo dobrze. Ja oczywiście, moi drodzy, wracałem do całych składów. Ja dzisiaj wam pokażę mniej więcej, jak to będzie wyglądać, ale jokerów jeszcze nie będę sobie wykorzystywał, bo chcę to jeszcze dobrze przekminić. Po prostu chcę to jeszcze dobrze przekminić na live'ie. Najprawdopodobniej na live'ie po prostu będę razem z wami tutaj dyskutował, konsultował, jakiego zawodnika mam puścić, jakiego zawodnika mam zamienić. No bo gdybym miał sam to zrobić tak na tempo, no to nic by z tego nie wyszło, po prostu. A tak jest szansa na fajne ustalenie wszystkiego po kolei, jak ma być to wyglądać. I przede wszystkim jest szansa na podpowiedzi z waszej strony, więc zapraszam was bardzo serdecznie na Twitcha, na livestreamy, jak najbardziej. Twitch nie gryzie, nie bójcie się tego Twitcha. Hiszpania, SO, Real Madrid, to będzie Nacho Fernandez. Trafia do naszej drużyny, trafia do reprezentacji Hiszpanii. Hiszpania jest przepełniona tymi zawodnikami, a obok niego jeszcze będzie grał Alvaro. Nie wiadomo w sumie, czy będzie grał, ale jest szansa, żeby grał Alvaro. Sporo zawodników, szkoda tylko, że na dobrą sprawę tylko z jednej narodowości, która się nam przyda w tej serii. Niemniej jednak nie narzekajmy. Trafiliśmy dzisiaj informa, trafiliśmy naprawdę fajnego informa z ekstraklasy, z reprezentacji Hiszpanii, napastnik 90 tempa, to jest bezapelacyjnie dobry traf. A teraz Trzabalala, Gomez i... otwieram i wychodzę. Co
Co tu się tak właściwie stało? Kolejny napastnik z reprezentacji Hiszpanii, Aduriz! 84 punkty overalla, kolejne ekrany. Jeszcze Foster! Tak, on nas ratuje! Pamiętacie, my nie mieliśmy bramkarza do reprezentacji Anglii, mieliśmy tam jednego srebrnego zawodnika, a teraz Foster nas ratuje! Moi drodzy, reprezentacja Polski będzie wyglądać żałośnie, po prostu, żałośnie, słabo to będzie wyglądać. Aż się boję na to patrzeć. Zacznijmy sobie od reprezentacji Francji, do której trafiło dzisiaj kilku fajnych zawodników. Przede wszystkim Kondogbia, który całkiem mi się podoba, szczerze mówiąc. Byłbym głupcem, gdybym gardził Kondogbią, który ma wszystkie statystyki powyżej 70 punktów overalla, co czyni z niego naprawdę fantastycznego zawodnika, jeżeli chodzi o grę w środku pola i jak najbardziej znajdzie się dla niego miejsce w naszym składzie. Oprócz tego, jak widzicie, z Francuzów mamy tutaj jeszcze kilku do wyboru. Jest Remy, jest Hernandez, Kabul, Santa Maria i jest też drugi bramkarz. Niemniej jednak wydaje mi się, że tak ostatecznie będzie wyglądać nasza reprezentacja Francji. Nie ma co wykorzystywać żadnych jokerów, myślę, w reprezentacji, w której tak czy siak mamy wszystkich zawodników, po prostu. A tak, no to możemy sobie dodać menedżera właśnie z reprezentacji Francji. Jest to oczywiście Arsène Wenger. Super, no. Reprezentacja Belgii niestety oczywiście bez żadnych wzmocnień, co strasznie, strasznie mnie martwi, bo z jednej strony ofensywa w postaci Hazarda i Lukaku wygląda pięknie, z drugiej strony reszta zawodników ma tak mało tempa. Tielemans 53, Vanken ma 44, Vossen ma 60 punktów tempa. To jest naprawdę dramat. Bogondy nie możemy sobie oczywiście użyć, ponieważ jest na tej samej pozycji, na której jest Eden Hazard. Reprezentacja Portugalii. Tutaj nam siadło dzisiaj kilku ciekawych za... Aha, jeden. Ale na pewno lepszy niż jego poprzednik. Niemniej jednak strasznie mnie tutaj denerwuje to, że mamy tak dziurawy środek pola. A popatrzcie na to, ile my tutaj mamy zawodników, których moglibyśmy tutaj ustawić. I będziemy to robić, no niestety, no mamy tutaj Brumę, mamy tutaj Hernaniego, który ma 91 punktów tempa. Tutaj Bruma 93 punkty tempa, ale oprócz tego jest Pinto, Medeiros, Eduardo, Jota. No bramkarzy tutaj nie będę wymieniał, niemniej jednak chyba będziemy musieli tutaj wykonać tę samą operację co wcześniej, czyli po prostu wpuszczanie z ławki rezerwowej kogoś. Jak ten skład ostatecznie będzie wyglądał, o tym przekonamy się już niedługo. Reprezentacja Argentyny mimo początkowego falstartu zdecydowanie się nam wypełniła i to całą masą zawodników. Mamy kompletny skład, a oprócz tego wczytuje się nam, nie wiem dlaczego nie chce mi pokazać, ile my tutaj mamy tych kart, bo tych kart jest naprawdę sporo. Cały czas czekamy, halo, FIFA. Jest Zabaleta, jest Fernandez, jest Valerii, jest Pareja. No problem jest taki, że żaden z tych zawodników do najszybszych nie należy, żeby nie skłamać po prostu. Niemniej jednak z reprezentacją Argentyny jeszcze będziemy sobie tutaj coś myśleć. I ja chyba po długich namysłach chyba dochodzę do wniosku, że jednak postawię tutaj na... na Carrizo, który jest szybszym zawodnikiem, bo Piatki na tym skrzydle z takim tempem niewiele zrobi, a ewentualnie przesunięcie Piatkiego na środek pola może wejdzie w grę, ale czy wejdzie? Nie wiem. Czas na reprezentację Brazylii i tutaj mamy niespodziankę, przede wszystkim niespodziankę pod postacią Rafini, który się idealnie wpasował w lukę w składzie. Jak widzicie, teraz na prawej obronie nie mamy dosłownie żadnego zawodnika i już tam pięknie cyk wpada sobie Rafinha, co mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Oprócz tego patrzę jeszcze na ten skład, czy gdzieś mogą być jakieś zmiany. Wiecie co, no nie grzeszmy. No tutaj musi trafić Vitinho, który ma 5 gwiazdek słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek. On będzie bezapelacyjnie fantastycznym napastnikiem w tym składzie. Jest do tego Fernando i jest Gabriel Gabigol, ale to Vitinho tutaj otrzymuje oczywiście miejsce w wyjściowej jedenastce. Ale chyba bym zamienił Otavio. Tak jak teraz na to patrzę, to chyba Otavio jednak... No z całym szacunkiem jednak Fernando, byczek Fernando jest chyba tutaj lepszym zawodnikiem na tego środkowego pomocnika defensywnego. Tak mi się wydaje i tak też zrobię. Z Kolumbii trafili się nam zawodnicy, przede wszystkim trafił się nam bramkarz. Nareszcie trafił się nam bramkarz, element, którego nam bezapelacyjnie brakowało w tym składzie. Mamy też kolejnego środkowego obrońcę i to mnie cieszy, bo tym samym wypełnił tutaj lukę, jaką zostawili, no jaka tutaj niestety nadal występuje. Mamy zmiennika w postaci Ramosa, mamy też Ibarguena. Ibarguen wydaje mi się, że będzie identyczna sprawa jak w poprzednich składach, czyli po prostu w trakcie meczu cyk i na prawe skrzydełko.
No i teraz Hiszpania. I tutaj czekają nas naprawdę ogromne zmiany. Zresztą dajcie mi sekundę. Lopez trafia oczywiście do składu, jeżeli chodzi o napad. Za Paco Alcacera myślę, że jak najbardziej. No, co by nie mówić, Lopez jest tutaj lepszym zawodnikiem. I na atak, mimo ogromnej sympatii dla Dawida Villi, chyba jednak postawię tutaj na Aduriza. Tym bardziej, że Aduriz, czy ja dobrze kojarzę? Nie, no kurczę, to nie wiem. Nie mam pojęcia, jak będę tutaj jeszcze koniec końców grał. Może przede wszystkim zmienimy formację i będziemy grać jakoś 4-3-3, gdzie będzie tylko i wyłącznie jeden jedyny napastnik i to będzie Lopez. Ale jeszcze zobaczymy. Z drugiej strony Villa chyba się będzie fajnie uzupełniał z Lopezem. Nie mam pojęcia. To wszystko wyjdzie w praniu. Reprezentacja Anglii. Tutaj ta pierwsza i najważniejsza, bezapelacyjnie najważniejsza zmiana, czyli bramkarz. Nareszcie. Foster, ratujesz nam tyłek bezapelacyjnie, chłopie, bo no eliminujemy tym samym ten jedyny słaby punkt w postaci po prostu, no, srebrnego bramkarza. A oprócz tego mamy jeszcze Flinta, Tomkinsa, Wrighta, Phillipsa, ale tak jak mówiłem, ten skład jest chyba wystarczająco dobrze obstawiony tak sam z siebie. Ewentualnie interesuje mnie troszeczkę ten zawodnik, który ma 4 gwiazdki sztuczek. On tak. Ale poza tym, no to sorry, ale atak w postaci Antonio i Wilsona brzmi dla mnie nieco lepiej. No dobra, niech będzie. Grealish, czuję, że będziesz takim czarnym koniem w naszym składzie. A teraz zapalmy znicz, świeczkę czy cokolwiek, bo reprezentacja Polski to jest po prostu dramat, jeżeli chodzi o nasz skład. I tutaj, oj, tutaj, no jakiś joker jak nic. Tak z 5 jokerów chyba. Mamy jeszcze reprezentację Niemiec i w sumie tutaj nie wiem, czy trafił się jakiś zawodnik. Oczywiście, że się trafił Antonio Rudiger, no. To jest, kurczę, pytanie retoryczne, czy się nam trafił jakiś zawodnik godny uwagi. Antonio Rudiger jest bezapelacyjnie godny uwagi, ale sprawdźmy jeszcze, czy ktoś się tutaj nie przewinął, jeżeli chodzi o ławeczkę rezerwowych. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że chyba nie. Może Ginter? Ginter, czy ty jesteś lepszy tutaj od Heinza? Troszeczkę tak, a z drugiej strony Heinz... No nie, no Ginter ma dużo lepsze strzały, podania też ma dużo lepsze i są te 4 punkty tempa więcej, te mordercze 4 punkty tempa więcej, ale jak koniec końców ten skład będzie wyglądał, ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że wy mi w tym pomożecie, tak więc przypominam Twitch, link oczywiście w opisie. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z Fantasy Collection. Składy przed chwilą widzieliście, ja jeszcze tam oczywiście będę implementował naszych jokerów i jeszcze będę zmieniał poszczególnie wszystkie formacje. O efekcie końcowym dowiecie się zapewne niedługo. Tak więc teraz żegnam się z wami, ja z tej strony był oczywiście Nexion, na razie i pa, pa, cześć!